Janeczka dziś czarująco wygląda. Dziś? Cóż to za wyrażenie dziś? Julia jest zawsze czarująca. Jak się pani doktorowa bawi? Dziękuję bardzo. Nie masz pojęcia, Szyli, co tam się dzieje. Mężczyźni twoją córkę po prostu pożerają wzrokiem. Nie można im się dziwić, kochana prezesowo. Gdybym ja była mężczyzną, tak, tak? I ja też byłam kiedyś taką. Milion dostaje w posagu. Baron zakochany jest po uszy. A tak, w tym milionie. Nie odstępuje jej na krok. No i dziś jest wyjątkowo dla niego łaskawa. Chcę podrażnić Leszczyca, to i ulubiona rozrywka. Panno Julio, gotów jestem przewieźć całe życie. To znaczy tylko 48 godzin, bo taki jest rekord wytrzymałości w tańcu. Kuzynek, już zaczyna twoje złośliwości. A to nie złośliwość, Julio, tylko ścisłość. Nie radziłbym panu tańczyć dłużej niż dwie doby, bo potem grozi zapalenie mózgu i stawu. Dziękuję za ostrzeżenie. Dla panny Julii gotów jestem poświęcić wszystko. Mózg rozumiem, bez tego można żyć, ale stawy... Stawów niech pan nie poświęca. Nie czeka. No, czy mogę panią prosić? Niestety, ten taniec obiecałam już panu baronowi. Służę pani. Przepraszam. Drażni cię, chłopcze. To znaczy, że jej się podobasz. Jej stały system lubi wzbudzać zazdrość. Sama nie wie, co to cierpienie i bawi ją, kiedy inni bez nią cierpią. Moim kosztem nie będzie się bawić. Bądź zdrów. Odchodzisz? Tak, tym razem na zawsze. Przepraszam, panie baronie, obowiązki gospodyni. Jana, wyszedł. Mało mnie to obchodzi. A zresztą jestem pewna, że wróci. Mam wrażenie, że tym razem nie. Przeciągnęłaś strunę. Niepotrzebnie go drażnisz, Julio. Kiedy mnie to bawi? We wszystkim szukasz tylko zabawy. Przypominasz mi pewną bajkę. Kochany kuzynek, zaczyna już swoje morale. No dobrze, więc cóż to za bajka?
o królewnie, która nigdy nie płakała, nie umiała płakać i nie zapłakała nawet na pogrzebie króla. Lekarze z całego królestwa starali się z tej słabości uleczyć, ale żaden nie potrafił. Nikt nie mógł znaleźć lekarstwa, aż znalazł się pewien człowiek. I wiesz, jak ją uleczył? No jak? Po prostu zbił ją na kwaśne jabłko i królewna zaczęła płakać. A cóż ja mam wspólnego z tą bajką? Masz, bo i tobie potrzebny jest lekarz, który by cię nauczył cierpieć. Wtedy przestałabyś zadawać cierpienia innym. No wiesz. Świetnie wyglądasz, doskonale. I ojciec świetnie wygląda. No daj pokój, żartujesz chyba. No nie masz pojęcia, jak się cieszę, żeś nareszcie przyjechał. No chodź, chodź, chodź. To już chyba rok jak ciebie nie było. Akurat rok, ojcze. Nie puszczali mi, ojcze. Dopiero teraz dostałem urlop. Ale nic się tu nie zmieniło. A gdzie mama? Po przysmaczki poszła dla synka. Mało pisałeś, chłopcze. Bardzo mało. Już myślałem, żeś o nas starych zapomniał. Ależ co znowu, ojcze? Stale o was myślę. Teraz będziemy już razem. Staram się o przeniesienie do Krakowa. I zamieszkasz z nami? Naturalnie. I do Krakowa stąd będę miał niedaleko. To się matka ucieszy. Ale jakoś jej nie widać. Ostrożnie, proszę panią. Widzę, że pani tu jest najprzytomniejsza, więc dam kilka uwag, co się tyczy chorej. Niebezpieczeństwa nam nie ma, ale trzeba kompresy zmieniać co godzinę i to lekarstwo, cośmy mówili. Niech się pan położy. Ja będę czuwała, aż syn wróci z apteki. Nie, proszę pani, ja tu zostanę. No niechże pan nie będzie uparty. Musi pan odpocząć. Będziemy czuwali na zmianę. Tak, dobrze. To ja się położę w gabinecie. Dziękuję pani. Bóg nam panią zesłał w tak ciężkiej chwili. Jak matka? Proszę to wypić. Na mnie już czas. Sam nie wiem, jak pani dziękować. Potraciliśmy głowy, a pani zjawiła się jak anioł opiekuńczy. A niech pan nie zapomni za godzinę zmienić kompres. Dobranoc. O, przepraszam, nie zdążyłem przedstawić się. Leszczyc. Holska. W domu pewnie niepokoją się o panią. Zasiedziała się pani. Ojciec wyjechał, jest tylko służba. Nie ma komu gniewać się na mnie. Klemens! Klemens! Otwórz! Dobry wieczór. Ale panienka nam strachu napędziła. Po całym mieście szukałem panienki. Dopiero sklepiczarka nam powiedziała, że panienka jakąś chorą odwiozła. Zemdlała na ulicy, więc ją odwiozła. No tak, ale my za panienkę jesteśmy odpowiedzialni. Pan kazał pilnować jak oczka w głowie. Tak, a sam od tygodnia znaku życia nie daje.
Interesy, proszę panienki. Interesy. Pan stale zajęty. Ale ja mam dość tej samotności, Antoniowo. Ojciec zostawił mnie w tej prowincjonalnej dziurze i każe czekać. Jak długo jeszcze? Jak mama? Ma silną gorączkę. Jasiu? Gdzie jesteś, Jasiu? Jestem, mateczko, przy tobie. To dobrze. To dobrze, że jesteś. Siądź tu przy mnie. Zostaniesz przy mnie. Przy matce. Ożenisz się. Będziesz szczęśliwy. Matka dla ciebie żonę znajdzie. Piękną królewnę musi mieć mój syn. Przyjdziesz, piękna królewno. Kochasz go, prawda? Czemu nic nie mówisz? Powiedz, kochasz go? Kocham. To od niego. Zaręczynowy. A ty mu daj swój. No dobra. Przysięgnijcie sobie, że będziecie się kochać aż do śmierci. Jasiu, dlaczego milczysz? Przysięgnij. Przysięgam. A ty? Przysięgam. Błogosławię was. Zasnęłam. To był kryzys. Teraz gorączka spadnie. Śpij, matulę. Proszę. O, przepraszam. Bardzo panią za tę scenę przepraszam. Panienka za często bywa u tej chorej, dlatego taka markotna. Pan będzie się gniewał. Antoniowo! Słucham panienki. Jak Antoniowa myśli? Czy przysięga dana na niby jest ważna? Przysięga? Każda przysięga jest ważna. Ale taka dana tylko po to, żeby chorą uspokoić. Bredziła w gorączce i prosiła, żeby przysiągł. Jak przysięga, to przysięga. Jak to przysiąg, musi dotrzymać. No. Dobranoc, panienko. Dobranoc. Ja bym dotrzymała. Julio, spóźnimy się. Za 5 minut będę gotowa. Czekamy, czekamy. No, jeszcze tylko 5 minut. A Leszczyc jakoś ostatnio nie pokazuje się. Wycofał się. Widocznie zrozumiał, że ma niewielkie szanse. Nie przesądzajmy szans, drogi baronie.
Kobieta jest zagadką. No tak, ale są mężczyźni, którzy potrafią taką zagadkę rozwiązać. Leonku! No, nareszcie idziemy. Nareszcie jesteś gotowa. Tak, a czy Jan będzie w operze? Nie będzie. Skąd ta pewność? Jan wyjechał. Wyjechał? Schronił się pod rodzicielskie skrzydła. Nie rozumiem. Po prostu uciekł. Tak robią tylko tchórze. Jestem oburzony. Wyjechał. Bardzo głupie z jego strony. Bardzo głupie. I w ogóle, żeby wyjechać pożegnalnej wizyty, no wiesz, to jest oburzające. Brak wychowania. Brak taktu. Proszę. Panno Julio, czekam. Na kogo? Na panią. Niepotrzebnie pan traci czas. Nie idę do opery. Co to znaczy? Zagadka. Niech ją pan rozwiąże. Nie może pan. Dopomogę panu. Znalazł się ktoś, kto wreszcie zbił królewnę. Nadużyłam twojej dobroci. Za dużo czasu mi poświęcę. Ależ to znowu jestem szczęśliwa, że mi pani pozwala tu przychodzić. Dotychczas nudziłam się śmiertelnie. Nikogo nie znam w miasteczku. I tak ciągle sama jesteś w domu? Tylko ze służbą. A ojciec? Stale zajęty. Mm-hmm. Ciągle w drodze. Ma przedsiębiorstwo drzewne, lasy, tartaki. Mm-hmm. To ci tak smutno ciągle samej w domu? Dotychczas, póki byłam w internacie na pensji, nie odczuwałam tego. Dopiero niedawno po maturze ojciec mnie tu zostawił. Bo tu jest bardzo dobrze. Ojciec też jest tego zdania. Bardzo sobie upodobał to miasteczko. Przed okiem wybudował tu windę. Ale już wkrótce wyjeżdżam z ojcem za granicę. Jak to? Pani wyjeżdża? Ale cóż my tu bez pani zrobimy? Jestem już niepotrzebna. Pańska matka wróciła do zdrowia. Jeżeli tylko choroba panią może zatrzymać, to gotów jestem się rozchorować. O, fe, fe, Jasiu. Trzeba to odpukać. Nie mów tego, mój synu, nawet żartem. Jasiu! List dla ciebie z Warszawy. Dziękuję, ojcze. Przepraszam. Czy jakie złe nowiny, Jasiu? Nie, nic ważnego. O, nie trzeba, ojcze, niech nie trzeba. O, jaka śliczna panna. Któż to taki? Znajoma z Warszawy. A matce nie dasz obejrzeć? Proszę, mamo. Śliczna. Śliczna, trzeba przyznać. Tylko jak te warszawianki dziwacznie się ubierają. Pójrz, moje dziecko, kapelusik na czubku głowy. To teraz w modzie. Ta pani jest bardzo gustownie ubrana. I bardzo piękna. Ale się zasiedziałam u państwa. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia panu. A ze mną pani się nie pożegna? A tak, do widzenia. Pani pozwoli, że ją odprowadzę. Dziękuję, ale mam jeszcze parę spraw do załatwienia i za dużo by to panu zajęło czasu i tu i do widzenia. Ale co im się stało? Ech, staruszku, wzrok ci się psuje na stare lata. Czy nie widzisz, że młodzi mają się ku sobie? O, Jasiu, jak ty zaraz wszystko wypatrzysz. No. Powiedz mi, Jasiu. No co? Czy nie czas, żeby rozmówić się z Jasiem? Żeby mu wszystko powiedzieć? Och, nie, nie. Jeszcze nie pora. Chłopak jest zakochany, niespokojny. Musimy jeszcze zaczekać. Może masz rację.
proszę panienki, pan przyjechał. Przyjechał? Jak to dobrze. Gdzie on jest? Babciu, babciu! Tak się stęskniłam za tobą, ojczulku. Ja stęskniłem się za moim maleństwem. Po całych nocach śniła mi się moja jedynaczka najdroższa. Kochany jesteś, babciu. A to co? To wszystko dla mojej córeczki. To są najnowsze modele z Warszawy. Dziękuję ci, babciu. Jesteś bardzo dobry. Ale szkoda tych cudów. Nie mam tu dla kogo się ubierać. Babciu, no. Jak długo mnie tu jeszcze będziesz trzymał? Mam dość tej prowincjonalnej ciszy. Już niedługo, dzieci, no niedługo. Likwiduję już swoje interesy i wkrótce będziemy razem. Zawsze. Zawsze razem. Ale jutro muszę jeszcze wyjechać. No tym razem to już po raz ostatni. Babciu, weź mnie już teraz ze sobą do Warszawy. Mnie tu tak nudno. Ale zrozum, że moje dziecko, że ja tułam się z miasta do miasta, z hotelu do hotelu. No takie są moje interesy, prawda? Przecież to nie jest życie dla ciebie. Ale to się wkrótce skończy i pojedziemy sobie, no. Razem sobie pojedziemy. Chciałabym, babciu, żeby to się stało już jak najprędzej. I bym chciał, córeczko, i ja bym chciał. Chłopiec ze sklepu. Pójdę się przejść, mamo. A może byś tak poszedł do panny Amelci? Nie pokazuje się jakoś. Może chora? A rzeczywiście, że też mi to na myśl nie przyszło. Nie wiedziałam, że pani rysuje. Muszę się czymś zająć, żeby nie uschnąć z nudów. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czy można? Ja tylko tak sobie. Ale jak pan mnie tutaj znalazł? Byłem u pani w domu i powiedziano mi, że zastanę panią tutaj. Moja matka bardzo się niepokoi, że pani nie widać. Tak? To bardzo miło. Lubi mnie. To wzajemna sympatia. Tak. Co to ja chciałam powiedzieć? A czy wie pani, że ja w dzieciństwie bardzo często chowałem się do tej groty? A wie pani, jak się ta grota nazywa? Grota zakochanych. Tak. Tu zakochani sobie składają przysięgi miłości. Niech pani popatrzy. Pełno napisów na ścianie. Widzi pani? Jakie wielkie serce przebite strzałem. Tak. A tu mniejsze. KL i BL. Kochać będę zawsze, Karol. Albo tam. Będę ci zawsze wierna, Maryna. A ten napis rozłączy nas tylko śmierć. Tylko śmierć. A czy pani wie, że ja przed 20 laty wyryłem tutaj napis? Ho, ho, wcześniej pan zaczął. Zaraz, gdzieś tutaj musi być. O, jest, proszę. Jeszcze zupełnie czytelny. Zazdrość nie brała, że się dorośli tu wpisują, więc ja wyryłem tu swoją przysięgę. I dotrzymał pan przysięgi. Widziałam, że rodziców pan bardzo kocha. Ja zawsze dotrzymuję przysięgi. Muszę się pani poradzić w pewnej sprawie, która mnie dręczy. Słucham pana. Przysięgłem pewnej osobie wieczną miłość. Przysięgłem, bo mnie do tego, jakby to powiedzieć, zmuszono. Taka przysięga nie wiąże. Mnie związała.
Przysięgałem. Przysięga uprzedziła miłość, która przyszła później. Najpierw przysięgłem, że będę kochał, a potem dopiero zakochałem się. Panna Amelio, kocham panią. Ja nie widziałem, że to ty. Amelciu, dziecko moje drogie, no przestraszyła się. Amelciu, odezwij się. Młody. Amelio. Zaraz, dziecko, zaraz. Wody ci dam. Napij się, malutka. Przestraszyłeś mnie, babciu. Co to było? Dlaczego mnie dusiłeś? Przepraszam cię, dziecko drogie, ale nerwy mi nie dopisały. Przeraziłem się. Czego? No widzisz, no, mam dużo bardzo wrogów. No jak to zwykle w interesach. Weszłaś tak nagle. Myślałem, że to napad. A coś tam chował do szafy, babciu? Papiery handlowe, bardzo ważne papiery tyczące się wyrembulasów. I myślałeś, że ja ci te papiery ukradnę, głupkasku? Powinieneś odpocząć, jesteś przemęczony, przepracowany.
Już niedługo, niedługo, moje dziecko. Najdalej za miesiąc zabiorę cię stąd. Za miesiąc? Za miesiąc. Już za miesiąc? Już. Ależ mnie tu bardzo dobrze, babciu. Amelciu, nie rozumiem ciebie. Niedawno mówiłaś, że się tutaj na śmierć zanudzasz, że chcesz stąd uciekać teraz. Babciu. No? Muszę ci coś wyznać. No, no, cóż takiego. Zakochałam się. Zakochałaś się? Tak. Kocham go bardzo. A któż to taki? Inżynier. Jan Leszczyc. To właśnie jego matkę wtedy odwiozłam do domu. Opowiadałam ci o nim. Córeczko, jesteś jeszcze taka młoda. Mieliśmy wyjechać, mieliśmy być zawsze razem. Będziemy razem, zawsze razem, we troje. On tu przyjdzie jutro pomówić z tobą. Zobaczysz, jaki on miły, ten mój Janek. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, czy dość jasno... O, przepraszam. Czy dość jasno przedstawiłem całą sprawę, ale... Ale co to dużo mówić, no. Kocham Amelię, to jest najważniejsze. I ona pana bardzo kocha. Cały czas mówi tylko o panu. Ja już schodzę na drugi plan. Niech pan nie myśli, że to zazdrość. Tylko ja mam ją jedną na świecie. Całe życie myślę tylko o tym, żeby jej niczego nie brakło. Żeby przynajmniej ona była szczęśliwa. Czy pan potrafi jej dać to szczęście? Zrobię wszystko, żeby była... Dziękuję. Jak wszystko, co mu się tylko dało. Pod tym względem nie będziesz miała z nim żadnego kłopotu. A co on lubi najlepiej? Czy ma jakieś ulubione potrawy? Lubi bardzo szarlotkę z jabłek, grzyby w śmietanie. Codziennie będzie miał grzyb, zupa grzybowa, grzyby w śmietanie i lody grzybowe. Ależ broń Boże, mój ty. Broń Boże, to za nas to niezdrowo. Jak mu będziesz dawała codziennie to samo, to mu się prędko znudzi. Musi być urozmaicenie. Mamo, a jak mama sądzi? Czy ja mu się nigdy nie znudzę? To tylko zależy od ciebie, moje dziecko. Przede wszystkim nie trzeba męża ciągle zanudzać swoją miłością. Nie trzeba być ciągle zanadto czułą. Z czasu do czasu trzeba się nawet pokłócić. Dla urozmaicenia. Pokłócić? O co? O to się nie martw, moja droga. Powód się zawsze znajdzie. Nie za często, broń Boże, ale od czasu do czasu to bardzo zdrowo. Bo jak mąż od rana do nocy słyszy od żony ciągle: mój jedyny, mój kochany, to już sobie potem tego nie ceni. Trzeba mu czasem powiedzieć: ty gałganie. Ależ ja nie potrafię się kłócić. Nigdy dotąd z nikim się nie kłóciłam. Jak będzie potrzeba, to się nauczysz. Ale ja tu gadu, a mój obiad pewno nie gotów. Przepraszam cię, maleńka. Ty gałganie. Gałganie. Nie. Ty gałganie. Mój panie mężu, tak dalej być nie może. Nie, to też nie wychodzi. Panie mężu, tak dalej być nie może. Ja tego nie zniosę. Ty gałganie. Ty. Amelciu, z kim ty się kłócisz? Na kogo tak krzyczałem? Próbowałam kłótni małżeńskiej. Kłótni? A bo widzisz, mama mówiła, że od czasu do czasu to zdrowo, żeby się nie znudzić. A ja ci się nie chcę znudzić nigdy. Nigdy. Ty głuptasku, ty mi się nigdy nie znudzisz. Przysięgłem, że kochać cię będę zawsze. Yeah.
słowa? Jak można? Toż ja ledwie uprosiłem, żeby mnie przenieśli z Krakowa do Warszawy. Jutro jadę. Co? Jutro jadę! Gratuluję, ale nie zazdroszczę! Co za życie w Krakowie? O 10 Kraków śpi, a w Warszawie o tej porze dopiero zaczyna się życie. I te zabawy, te dosyć, ja sobie wyobrażam. Ja jednak wolę Kraków. Kolego, co za porównanie, Kraków i Warszawa. Warszawa. A, doskonale się załatwia. Załatwia się, Warszawa. Panie kolego, przyślijcie tam majstra, dobrze? I dobrze, już go przytrzymam. Proszę. Panie majstrze, w tokarni numer 11 trzeba suport poprawić. Robi się, panie inżynierze. Co ty tutaj robisz? Przyjechałam specjalnie z Krakowa. Chciałam zobaczyć, jak pracujesz. I w ogóle nigdy nie byłam jeszcze w fabryce. Pokażę ci zaraz wszystko, oprowadzę, chodź. Ale ja mam coś dla ciebie. Dla mnie? Tak, twój ojciec dał i prosił, żeby ci doręczyć. Przyszedł dzisiaj rano. O, dla ona. Znów piszę na jej rozkaz. Przeczytaj. Ależ Jasiu. Czytaj, przed tobą nie mam żadnych tajemnic. No i co mi radzisz zrobić? Powinieneś iść na dworzec. Nie. Nie pójdę. Boisz się jej? Aż tu znowu, kochanie. Po prostu w przeddzień naszych zaręczyn chcę każdą wolną chwilę być z tobą. A zresztą nie jestem usposobiony do spełniania obowiązków towarzyskich. A jednak idź, Jasiu. Grzeczność tego wymaga. Dobrze, pójdę. Byłam bardzo zła i obrażona, że pan wyjechał bez pożegnania. Jak można mi było zrobić taką przykrość? Musiała nagle wyjechać, starsza. Dziś wieczorem powiem panu dużo, dużo przykrych rzeczy. Niestety, dziś wieczorem nie będę mógł państwu służyć. Ależ Janie, nie rób nam zawodu. Specjalnie zostajemy w Krakowie, żeby się tobą nacieszyć. Panie Janku, czy pan chce, żebym po raz drugi się obraziła? A czy te pokoje będą słoneczne? Tak jest. Jest to ten sam apartament, który państwo zajmowali w zeszłym roku. A no proszę, to doskonale, no, dobrze. Proszę państwa, do łaskawi, proszę pana. Proszę pana. Poproszę o pokój. Na pierwszym piętrze. W tej chwili. Numer 15. Dziękuję. Proszę postać na górę. Ja jeszcze mam coś do załatwienia na mieście. Ja poproszę o pokój. Pan Bonter w domu? Bonter? Tu taki nie mieszka, proszę pana. Tu mieszka pan Holski. Holski? No niech będzie Holski. Kogo mam zameldować? Proszę powiedzieć, że przyszedł z firmy. Słucham pana. Jakiś pan przyszedł. Kto taki? Nie wiem, kazał powiedzieć, że z firmy. Z firmy? Powiedz, że mnie nie ma, że w ogóle tutaj taki nie mieszka. Dobrze, proszę pana.
ty? Tak. Jak się masz? Dziękuję. Dziękuję. A muszę ci powiedzieć, że bardzo ciebie ta broda postarza. Powinieneś się ogolić. Kto ci dał adres? Skąd wiedziałeś, że ja tutaj mieszkam? Dla chcącego nie ma nic trudnego. Czego chcesz? Bardzo ładnie mieszkasz. Gratuluję. Czego ty chcesz? Widzisz, jest interes do zrobienia. W Krakowie. Nie. Ja już się z interesów wycofałem. Skończyłem raz na zawsze. Wiem, wiem. Grubszą gotówkę sobie odłożyłeś, to... Tak. Ale od przybytku głowa nie zaboli. A dlaczego ty sam tego nie zrobisz? Sam? Widzisz? Palec. Złamałem go. Od kilku miesięcy jestem niezdatny do roboty. A bez pomocy nic nie zrobię. Znajdź sobie kogo innego. Nie, nie. Znamy się tyle lat. Pracowaliśmy ze sobą tyle lat. Ty znasz mnie, ja znam ciebie. Nie, kochanie. Ten interes zrobimy razem. Naturalnie na zwykłych warunkach. 50-50. Powiedziałem, że już więcej nie pracuję. Mam dosyć. Twoje ostatnie słowo? Tak, ostatnie. Szkoda, żeby taki świetny fachowiec szedł już na emeryturę. A może jednak? Nie. Babciu! Przepraszam, nie wiedziałam, że jesteś zajęty. Bardzo przepraszam. Babciu? Nic mi nigdy dotąd nie mówiłeś, że masz taką córkę. Taką ładną, dorosłą córkę. Gdzie żeś ty ją chował? To do rzeczy nie należy. Jeżeli potrzebujesz pieniędzy, to masz. I proszę, żebyś mi tutaj więcej nie przychodził. A córeczka nic nie wie. I naturalnie nie chciałbyś, żeby się dowiedziała, Co to ma być? Szantaż? Tak. Doris, ty tego nie zrobisz. Zrobię wszystko, żeby zmusić ciebie do roboty. Nie zostawia się przyjaciela w biedzie. Wiesz, że jestem graczem. Przegrałem wszystko. Jestem teraz goły jak święty turecki. A tu taka cudowna okazja. Stary, no zrozum, no sam nie dam rady. Musisz mi pomóc. Tak jest. Musisz mi pomóc. Pomożesz? Dobrze, pomogę ci. Wiedziałem, że nie zrobisz mi zawodu. Gdzie się mamy spotkać? Wiesz, gdzie są kamieniolomy? Zapytasz o dozorcę. To mój człowiek. Będę tam na ciebie czekał o 8 w jego domku. Tam dostaniesz ode mnie ostateczne instrukcje. Przyjdziesz? Dobrze, przyjdę. Servus. Pani pozwoli, że się przedstawię. Torres. Holska. Córeczka pana Holskiego. Tak.
A ja jestem wspólnikiem pana Cholskiego. Bardzo mi przyjemnie. I mnie. Bardzo przyjemnie, że panią poznałem. Bardzo. Naprawdę bardzo przyjemnie. Torres! Przepraszam. Ojczulek dzisiaj nieco zdenerwowany. No jak to zwykle bywa w interesach. Do widzenia. Czekam. O 8:00. Tu jest dynamit. Dynamit? Dla mnie nie straszny. Całe moje życie jest jak na wulkanie. Więc zrobię. Czego stoisz? Wyjdź. Rozumiesz? A numer tamtego pokoju? 13. Chciałeś mi zrobić niespodziankę, ale nie udało ci się. Dziękuję ci, papu. Kochany jesteś. Jakie cudne. Popatrz, papu, jak pięknie w słońcu wyglądają. No popatrz. A dlaczego ty nic nie mówisz? To nie dla mnie? Nie. Naturalnie, że dla ciebie. Kupiłem je okazyjnie.
Tylko prosiłbym ciebie, dziecko, żebyś tutaj tych pereł nie nosiła i nikomu nie pokazywała. Dlaczego? Bo widzisz, to są bardzo drogie, bardzo kosztowne perły. No a tu jest małe miasteczko, więc to się prędko roznosi. No i złodzieje mogą się dowiedzieć i... Nie bój się, babciu, nikt mi ich nie ukradnie. Będę bardzo ostrożna. Zresztą w tym miasteczku są bardzo uczciwi ludzie. Podobno nie ma ani jednego złodzieja. Ani jednego złodzieja. Babciu, dokąd? Babciu, znowu wyjeżdżasz? Przecież dzisiaj moje zaręczyny. Wrócę, dziecko, na wieczór. Ja tylko na kilka godzin pojadę. Pamiętaj, nie spóźnij się. Będzie cała rodzina Jana, a z mojej rodziny tylko ty jeden. Jeden? Ale najcudniejszy. Babciu. Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Wyobraź sobie, dzisiejszej nocy okradziono naperski w hotelu. Przykro mi to przeze mnie, bo dla mnie zatrzymali się w Krakowie. O mój Boże, no i dużo im zabrali? Całą biżuterię. Ojej, to przykra historia. No przykra, ale nie mówmy o tym. No, ślicznie wyglądasz. Ale to jeszcze nie wszystko. Co, nie wszystko? Nie. A co jeszcze? Odejdź na chwilę. No odejdź. Odejdź? Tak. Ale i odwróć się. No. I odwróć. No dobrze. Już? Nie, jeszcze. Już. Popatrz, jakie śliczne perły. Skąd masz te perły? Piękne, prawda? Dostałam od tatusia. To prezent zaręczynowy. Ależ tak, poznaję. To są te same. Są perły Julii. Julii? A perły pochodzą z kradzieży. Nie, to niemożliwe. Najwidoczniej jubiler jest jednocześnie paserem i oszukał twego ojca. Kiedy ojciec wraca? Wieczorem, na nasze... Nie, oddaję je natychmiast. Wyjechała. No to złóż się w komisariacie. Ależ uspokój się, kochanie. Do wieczora możemy zaczekać. Nie. Ani chwili u siebie trzymać kradzież. Proszę cię, odnieś się do komisariatu. Ależ, Amel... Proszę cię, zrób to, no. I to wszystko? Tak, wszystko. To jest, był jeszcze naszyjnik, ale moja córka zauważyła go i sądząc, że to upominek dla niej, wzięła go sobie. No, nie mogłem się cofnąć. Ale twoją część ja wypłacę zaraz w gotówce, bądź spokojny. Zaraz ci... A wiesz? Zaraz ci... Bardzo mi się twoja córka podoba. Bardzo ładna dziewczyna. Tak stary powiedział na to... Nie, to później się obliczymy. Co byś ty tak na to powiedział, gdybym tak zechciał ożenić się z twoją córką? Co? Tak chciało przeznaczenie. I wyobraź sobie, moja droga, w gorączce ich połączyła. I okazuje się, że moja choroba na dobre im wyszła. Aś, nie mów już o chorobie, bo nie mogę tego słuchać. Nie bój się, mój drogi, drugi raz Jasio ma narzeczoną, już mu druga niepotrzebna. Ale kiedy ja nie umiem tańczyć, no. Śmiało, Sylwiasko. No bo ty jesteś, ja nie mam pojęcia. Moja droga, no. Kończytkę taneczną. Daj. Ojciec nie przychodzi. Niedobry. A tak go prosiłam, żeby był punktualnie. Nareszcie. Panna Amelia Polska. To ja. To pan komisarz tutaj?
Ja w sprawie tych pereł, które pan... Ojca nie ma w domu. A kiedy będzie? Okazuje się, że moje podejrzenia są słuszne. Ależ panie komisarzu, to jest niemożliwe, to musi być jakaś pomyłka. Pomyłka wykluczona, panie inżynierze. To jest pan Holski. Tak. A jednocześnie baron von Schnitzer, Bonter, Jurwicz, doktor Kos itd., itd., itd. Jednym słowem, od dawna poszukiwany niebezpieczny złodziej hotelowy. Nie! To niemożliwe. Panie komisarzu? O, panie komisarzu, sprytnie się urządził, co? A tu znalazłem cały skład jubilerski. Mamy ptaszka. Zobaczysz, wszystko się wyjaśni. Ależ naturalnie, naturalnie, maleńka, uspokój się. Panie komisarzu, to dziecko jest na pewno niewinne. Zobaczymy, śledztwo wykaże. Proszę państwa opuścić ten dom. Panna Holska pójdzie z nami. Boże. No, to już tutaj. Tak, dziękuję. No cóż to, nie zaprosisz mnie do siebie? Chciałbym z twoją córką troszkę... porozmawiać? Teraz nie pora. O, stary. Goście się rozchodzą już. Co to za jedni? Tego młodego to znam. Widziałem go w hotelu. Z bankierówną. Nasz sąsiad, inżynier Leszczyc. A ten stary to Górski. Ten mały. Nie. To ojciec jego, stary Leszczyc. Leszczyc? Na pewno Górski, znam go doskonale. Znam go już kilka lat. Stary, policja u ciebie? Boże. Amelia, gdzie? Dokąd? Chodź, uciekajmy. Córka złodzieja. Straszne. Przecież dziewczyna może być zupełnie niewinna. Pewnie ojciec ukrywał przed nią. Ona o niczym nie wiedziała. Cierpi za winy niepopełnione. Powinieneś jej pomóc, Jaś. Zająć się tą prawdą. Nie. Nie, mamo. Wszystko skończone. Żyła za kradzione pieniądze. Wszystko, co miała, było kradzione. Jakie to straszne. Joasiu, co będzie? Co będzie, jeżeli Jan mi nie uwierzy? Musisz tak łazić? Spokój się, tu nie jest tak strasznie. Piąty raz siedzę i żyję. Ojcze! Czegoś taka przerażona? No, no, spokój się. Nie płacz. Ja też mam ojca i też mnie się wyrzekł. Co mu się dziwić? Uczciwy człowiek, rzemieślnik. Biedny, ale uczciwy. Jaka pani szczęśliwa. Szczęśliwa? Czego? Że się zmarnowałam. Bogactwa mi się zachciało. Nie wystarczał mi suchy chleb. Tak, tak.
Czasami żal, że się stracił ojca. Chciałoby się wrócić, ale już za późno. I ciebie się ojciec wyrzekł, co? No nie płacz, nie płacz. I bez ojca można żyć na świecie. Trzeba. No co, jakie masz wiadomości? Siedzi w Krakowie. A wiesz, kto ją wsypał? Jej narzeczony, o którym nic mi nie mówiłeś. Zobaczył na niej kolię i doniósł policji. Pan inżynier, psia krew. To syn Górskiego. A starego Górskiego to ja dobrze znam. Byliśmy razem, ale to stare dzieje. Będzie ze 20 lat. A co ona? Co? Siedzi. Do celi nie pójdę, bo wątpię, żeby mnie z powrotem wypuścił. Tak, tak. A wszystko przez tego inżyniera. No, ale ja się z nim jeszcze policzę. A dobrze ci tak, stary. Masz córkę? Daj ją swojemu. Ja na pewno jej do więzienia bym nie wsadził. Ale tobie się zachciało inżyniera. Masz. No uspokój się, stary, uspokój. Wszystko będzie dobrze. Amelia wyjdzie z więzienia, to ja i tak się z nią ożenię. Dziewczyna jest w moim typie. Bardzo mi się podoba. Wyjedziemy za granicę, będziemy żyć po królewsku. No przecież forsy masz jak lody, co? Pójdę jutro do niej. Co? Do więzienia będzie się pchał? Pójdę jutro do niej. Muszę ją zobaczyć. Ale ty bzdury gadasz. Czyś możesz jej tylko zaszkodzić. Przyszedł ktoś na widzenie. Janek? Nie wiem, jakiś starszy mężczyzna. No. Gdzie? Za mną. Nie znam pana. Ja przyszedłem właśnie... Jaki pan ma podobny głos do mego ojca? Przychodzę ci powiedzieć... Jeżeli pan przychodzi od mego ojca, to nie, nie. Nie chcę już jego pomocy. Nie chcę nic od niego. Nie chcę, nie chcę. Ja nie od ojca, ja od... Od kogo? Od Janka? Tak. Skocha mnie. Naprawdę. Tak. Kazał ci powiedzieć, że będzie wszystko dobrze. Że cię wkrótce wypuszczą. Bo przecież ty nie zrobiłaś nic złego. Więc żebyś była dobrej myśli. Więc Janek mnie kocha. Pomimistko mnie kocha. Tak. Bardzo cię kocha. A dlaczego Janek nie przyszedł? Myślał może, że ci będzie przyszedł. Tak, tak. Lepiej, że tu nie przyszedł. Niech mu pan powie, że bardzo go kocha. Że ta wiadomość wróciła mi chęci do życia, że... Jedzenie skończone. Niech mu pan powie, że żyje tylko jego miłością. Thank you.
Zrobiłem dla niej wszystko, co mogłem. Zwróciłem się do adwokata. Okazało się, że ma już obrońców. No, a ja sam... Kochasz ją przecież. Nie mogę. Nie wolno mi o niej myśleć. No zrozum. Mam rodziców staruszków, których jedynym majątkiem jest dobre nazwisko. A zresztą nie mówmy już o tym. Nie mogę o tym myśleć. Przepraszam. Halo! Panie Janku! To za miła niespodzianka. Dobry wieczór, pani. Na urlop do Warszawy? Po prostu wyniosłem się z Krakowa. Stęskniłem się za Warszawą. Czy pan się stęsknił tylko za Warszawą? Mogę panią prosić do tańca. Niestety, panie baronie, ten taniec obiecałam już panu Jankowi. Jeszcze w Krakowie. Prawda, panie Janku? No i cóż, panie baronie, zagadka jednak nie jest rozwiązana. Koniak! Podziękować, panie Janku. Za co? No słyszałam, że to panu zawdzięczam odzyskanie moich pereł. Słyszałam... Co pani słyszała? No, że pan wykrył jakąś bandę. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie, że pan był bohaterem, który stanął w mojej obronie. Teraz już pan nie ucieknie ode mnie. A pani stale używa tych samych odurzających perł. Serweta. Nie, 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 głupco, doprawdy. Pan pozwoli, to już ja sam. Właściwie to moja była wina, bo za daleko rękę wysunąłem. Bardzo pana przepraszam. To ja pana przepraszam. Pozwoli pan Witkiewicz. Baron Necker. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. O ile się nie mylę, to widziałem pana przed chwilą w towarzystwie inżyniera Leszczyca. Niestety tak. Znam tego pana tylko dnia, ale znam również pewne szczegóły dotyczące jego osoby. Ten pan mnie absolutnie nie interesuje. Koniak. Dla mnie też koniak. No, zupełnie słusznie tak. Sama postać pana Leszczyca nie jest ciekawa, ale ze względu na to, że pan przebywa w jego towarzystwie, to... To co? Chciałbym pana ostrzec. Ostrzec? Tak. To jest człowiek, którego przeszłość jest bardzo niewyraźna. Kochany panie, czy nie zechciałby pan napić się ze mną szampana? O, z przyjemnością. Ale nie tutaj, nie, nie. Wybierzemy sobie jakiś stoliczek, kochanie. Jak? Witkiewicz. Witkiewicz. Świetnie, nareszcie zrozumiał, że mam dosyć jego towarzystwa. Zanudza mnie. Panie Janku, już teraz nie będzie pan mnie unikał. Jestem codziennie do pani dyspozycji. Jest już na Warszawie? Tak. Strasznie się cieszę. O, moje ulubione tango. Zatańczymy. Z panem, jak mówi baron, jestem gotowa przetańczyć całe życie. Już
pan na to? Panie, jestem panu niezmiernie wdzięczny. Naprawdę nie wiem, jak mam panu dziękować. To są dla mnie niezwykle cenne informacje. A la bonne heure. Źle, stary. Musisz stąd wiać. Ziemia się po prostu palić pod... No dłużej tu nie możesz siedzieć. Szukaj. Nie pójdę stąd, dopóki Amek nie wypuszczą z więzienia. Pan Branie, jeszcze dziś dowiem się, kiedy ją wypuszczą. Ty pójdziesz po nią, przyprowadzisz ją tutaj, a potem granicę. Wiesz, kogo spotkamy w Warszawie? Twojego niedogozięcia, tego inżyniera, Leszczyca Górskiego. Na dansingu naskakiwał jakiejś damie. Podobno córka... tego bankiera, cośmy to obrobili go. Tak, tak, widzisz taki typulek, co? Niby kocha Amelcie, a za drogą lata. Ale i plany pokrzyżowałem. Tak, tak, mój stary. Ze mną żar nie ma. Ja się umiem mścić. Zawsze będę kochać ojca i mamę. Taki był napis ścian. Rozumie pani? A potem dopisał jeszcze. Jamel. Przyrzekł, że kochać mnie będzie zawsze. A on zawsze przysięgi dotrzymuje. Panie Janku. Ja doprawdy pana nie poznaję. Od czasu przyjazdu z Krakowa tak strasznie się pan zmienił. Czy pan ma jakie przykrości? Panie Janku. Goście przyszli. Ci goście, jak oni mnie nudzą. Tak. Wiecie panowie, że to okropne, że pociągi odchodzą tak punktualnie. Wczoraj spóźniłem się o jedną minutę i czekałem 3 godziny. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór, Leonku. A cóż pana, baronie, tyle czasu nie było widać? Byłem we Lwowie, witam pana. Musiałem wyjechać w bardzo ważnej sprawie. Witam barona. Jeszcze nie. A jak pani bawiła się przez ten czas? Co to ma znaczyć? Pan mi nie podaje ręki? Nie podaje się ręki człowiekowi, który ukrywa swoje prawdziwe nazwisko. Widocznie wie, że to nazwisko nie przyniosłoby mu chluby. Proszę się tłumaczyć jaśniej. Jeżeli pan życzy sobie usłyszeć to, o czym pan wie doskonale, to proszę. Pańskie nazwisko figuruje w aktach kryminalnych we Lwowie i dlatego nie przyznaje się pan do niego. To podłe oszczerstwo! Proszę nie darować moje zachowanie się. Czekam na pańskich sekundantów. Natychmiastowy przyjazd ojca konieczny. Chodzi o honor rodziny. Wiedziałem, że ta chwila nadejdzie. Tak, tak, moi panowie. Leszczyc nie nazywa się Leszczyc, tylko Górski. No dobrze, ale czy sprawdzałeś te informacje? Specjalnie jeździłem w tym celu do Lwowa. Proszę, tu jest dokument. O, Marcin Górski z przydomkiem Leszczyc. Przydomka używał jako nazwiska, prawda? Skazany był na 2 lata więzienia za przywłaszczenie pieniędzy należących do Banku Północnego, w którym pracował jako kasjer. Więc miał wtedy 4-letniego syna Jana, to jest jakieś 22 lata temu. Proszę, wszystko się zgadza co do jocy. A czy wysłałeś mu sekundantów? Do niego? Kelidy. No znieważą cię czynnie. Na drogę sądową. Nie załatwia się, moi drodzy, na drodze honorowej spraw z jegomościem, który ma przeszłość kryminalną za sobą. Nie widzę w tym dokumencie nic, co by rzucało cię na honor i charakter Jana. Tutaj jest mowa tylko o jego ojcu. Tarcza? Alboż to mało być synem złodzieja? Bardzo mało. Za mało, aby potępić człowieka, który na to nie zasługuje. Pan go broni? Bronię siebie. Jestem przyjacielem Jana. Nie ma się czym chwalić.
więc pan nie chce bić się z Janem tylko dlatego, że jego ojciec siedział w więzieniu? Naturalnie. Ale spodziewam się, że mnie pan tego honoru nie odmówi. Nie mam żadnego powodu bić się z panem. Za chwilę będzie go pan miał. Co to znaczy? Panowie. To znaczy, że jest pan nikczemnym tchórzem i podłym oszczercą. Gardzę panem. Nie może pan dać satysfakcji. Mój ojciec nie siedział w więzieniu, lecz na senatorskim krześle. Jakiś pilec śmiał utrzymywać, że nazwisko, które nosimy, nie jest naszym nazwiskiem. Że nie przyznajemy się do niego, gdyż figurowało w aktach kryminalnych. Oburzająca potwarz. To nie jest potwarz, Jasiu. Ten człowiek powiedział prawdę. Prawdę? Tak. Właściwe nasze nazwisko jest Górski. Pod tym nazwiskiem 22 lata temu odbyłem karę więzienia we Lwowie. Za co? Za kradzież pieniędzy bankowych. Za przywłaszczenie. Ty? Za kradzież? Nie. To niemożliwe. Nie wierzę. Dziękuję ci, że wierzysz w moją uczciwość. Cierpiałem nie za swoje winy. Miałem przyjaciela. Przegrał w karty 20 000. Pieniądze firmy, w której pracował. Oblagał mnie, żebym go ratował, żebym mu tę sumę pożyczył. Ja takiej kwoty nie miałem, więc namówił mnie, żebym wziął pieniądze z kasy banku, w którym pracowałem. Zapewniał, że teść jego nazajutrz pieniądze zwróci. Byłem łatwowierny, niedoświadczony, uwierzyłem mu. Nie zwrócił mi, uciekł za granicę. A ja w banku nie miałem żadnego tłumaczenia, żadnych dowodów, że padłem ofiarą łatwowierności. Pieniądze z kasy zginęły, a ja zwrócić ich nie mogłem. Poszedłem pod sąd. Potem przeniosłem się na prowincję. Użyłem naszego przydomku rodowego Leszczyc. Nie chciałem, ażebyś nosił nazwisko, na którym ciążyła hańba. Jasiu, czy wierzysz w moją uczciwość? Wierzysz, że byłem niewinny? Wierzę, ojcze. Uwaga! Raz, dwa! Proszę pana, jaśnie panienki nie ma w... Panie! Mówiłam, że dziś nikogo nie przyjmuję. Panienka dzisiaj nie przyjmuje nikogo. Widzę. Właściwie ja szukałem tylko pana Leona. Nie zastałem go w domu. Ach, pan Leon jest ranny. Co? Leży w klinice. W klinice? Leon. Gniewasz się na mnie, że ci splatałem figla. Wziąłem kulę dla ciebie przeznaczoną,
Widocznie jesteś potrzebniejszy na świecie. Masz ojca, matkę i dziewczynę, którą kochasz. Podnieś mnie. Wróć do niej. Kochasz ją przecie. I powiedz jej, że garbusek, który podobno szczęście przynosi, darował jej twoje życie. Garbusek przynosi szczęście. Sobie szczęścia nie przyniosłem. Czy wiecie, że ja ją kochałem? Tak. Julię, tę pustą lalkę bez serca. Kochałem i gardziłem zarazem. Kochałem, choć nigdy nie byłem i nie mogłem być kochanym. Tłukło się niespokojne, biedne serce. Śmieszne, prawda? Zakochany garb. Amelciu. Janek czeka na mnie w domu? Nie czeka. Wyjechał. Kim pan jest? Gardzisz ojcem. Tak, źle robił, źle. Ale robił to tylko dla ciebie. Kradł, bo cię kochał do obłędu. Chciał, żebyś była bogata, bardzo bogata. Jak kruk znosił klejnoty do gniazda. O, jak ja cierpiamy ją. Czy ty możesz to zrozumieć? Tatuśku, zatrzymaj na chwilę auto. Pójdę tylko pożegnać się z grotą. Przysięgi. Thank you.
A gdzie Amelia? Nie ma jej. Znalazłem dla niej lepsze schronienie. Gdzie? A co ci do tego? Jak to co mi do tego? Mieliśmy jechać razem. Wszystko do wyjazdu przygotowane. Wyjedziemy bez niej. Co to znaczy? Wystarczy ma ojca złodzieja. Męża niech ma uczciwego. Ach, nie chcesz jej dać złodziejowi. Rozumiem. Wróciła do tamtego. Kocha go. I ty myślisz, że ja na to pozwolę? No, to ja widzę, że ty mnie mało znasz. Nie chcesz mi jej dać? Sam ją sobie wezmę. Dokąd idziesz? Do niej. Po nią. Nie pójdziesz tam. Nie pójdziesz tam. Nie wolno ci jej tknąć, rozumiesz? Tylko zostaw ją w spokoju. Torres, Torres. Ja jej nic nie zrobię. Ale tamtemu nie dam jej, rozumiesz? Nie masz do niej prawa. No to będę miał. Nie pójdziesz. Nie puszczę cię, gonicy łotrze. Puść, nie dam jej krzywdy. Puść, upalę. Nie dam. Nie dam. Będę krzyczał, będę krzyczał, że to Torres złodziej, którego ściga policja. Zbij ciebie i siebie. Nie, nie dam jej. Nie dam, rozumiesz? Strzeliłem w nóżkę, żebyś nie mógł za mną biec i zgubić siebie i mnie. Stary głupiec. Cały potargany jestem. A ja się dzisiaj wyjątkowo muszę podobać pannie Amelii. To honor dla niej, że zostanie żoną Torrensa. Tobie wciąż imponuje ten inżynier. Ja też miałem zostać inżynierem. Ale się coś popsuło. Zobaczysz, stary, jak się będziemy kochali z Amelcią. Ten inżynierek nam będzie przeszkadzał. To najzwyczaj... Stary! Co ty? Czy... Nie! Jana. Wyszedł. Mało mnie to obchodzi. A zresztą jestem pewna, że wróci. Mam wrażenie, że tym razem nie. Przeciągnęłaś strunę. Niepotrzebnie go drażnisz, Julio. Kiedy mnie to bawi? We wszystkim szukasz tylko zabawy. Przypominasz mi pewną bajkę. Kochany kuzynek, zaczyna już swoje morale. No dobrze, więc cóż to za bajka? O królewnie, która nigdy nie płakała, nie umiała płakać i nie zapłakała nawet na pogrzebie króla. Lekarze z całego królestwa starali się ją z tej słabości uleczyć, ale żaden nie potrafił. Nikt nie mógł znaleźć lekarstwa.
aż znalazł się pewien człowiek. I wiesz, jak ją uleczył? No jak? Po prostu zbił ją na kwaśne jabłko. I królewna zaczęła płakać. A cóż ja mam wspólnego z tą bajką? Masz. Bo i tobie potrzebny jest lekarz, który by cię nauczył cierpieć. Wtedy przestałabyś zadawać cierpienia innym. No wiesz... Doskonale. I ojciec świetnie wygląda. No daj pokój, żartujesz chyba. No nie masz pojęcia, jak się cieszę, żeś nareszcie przyjechał. Chodź, chodź, chodź. To już chyba rok, jak ciebie nie było. Akurat rok, ojcze. Nie puszczali mnie, ojcze. Dopiero teraz dostałem urlop. Ale nic się tu nie zmieniło. A gdzie mama? Po przysmaczki poszła dla synka. Mało pisałeś, chłopcze. Bardzo mało. Już myślałem, żeś o nas starych zapomniał. Ależ co znowu, ojcze? Stale o was myślę. Teraz będziemy już razem. Staram się o przeniesienie do Krakowa. I zamieszkasz z nami? Aż naturalnie. I do Krakowa stąd będę miał niedaleko. To się matka ucieszy. Ale jakoś jej nie widać. Ostrożnie, proszę panią. Widzę, że pani tu jest najprzytomniejsza, więc dam kilka uwag, to się tyczy chorej. Niebezpieczeństwa nam nie ma, ale trzeba kompresy zmieniać co godzinę i to lekarstwo, cośmy mówili. Niech się pan położy. Ja będę czuwała, aż syn wróci z apteki. Nie, proszę pana. Jesteś potrzebniejszy na świecie. Masz ojca, matkę i dziewczynę, którą kochasz. Podnieś mnie. Wróć do niej. Kochasz ją przecie. I powiedz jej, że garbusek, który podobno szczęście przynosi, darował jej twoje życie. Garbusek przynosi szczęście. Sobie szczęścia nie przyniosłem. Czy wiecie, że ja ją kochałem? Tak. Julię, tę pustą lalkę bez serca. Kochałem i gardziłem zarazem. Kochałem, choć nigdy nie byłem i nie mogłem być kochanym. Tłukło się niespokojne, biedne serce. Śmieszne. Prawda? Zakochany garb... Amelciu. Janek czeka na mnie w domu? Nie czeka. Wyjechał. Kim pan jest? Ty?
takie są moje interesy, prawda? Przecież to nie jest życie dla ciebie. Ale to się wkrótce skończy i pojedziemy sobie, no. Razem sobie pojedziemy. Chciałabym, babciu, żeby to się stało już jak najprędzej. I bym chciał, córeczko, i ja bym chciał. Chłopiec ze sklepu. Pójdę się przejść, mamo. A może byś tak poszedł do panny Amelci? Nie pokazuje się jakoś. Może chora? A rzeczywiście, że też mi to na myśl nie przyszło. Nie wiedziałam, że pani rysuje. Muszę się czymś zająć, żeby nie uschnąć z nudów. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czy można? Ja tylko tak sobie. Ale jak pan mnie tutaj znalazł? Byłem u pani w domu i powiedziano mi, że zastanę panią tutaj. Moja matka bardzo się niepokoi, że pani nie widać. Tak? To bardzo miło. Lubi mnie. To wzajemna sympatia. Tak. Co to ja chciałam powiedzieć? A czy wie pani, że ja w dzieciństwie bardzo często chowałem się do tej groty? A wie pani, jak się ta grota nazywa? Grota zakochanych. Tak. Tu zakochani sobie składają przysięgi miłości. Niech pani popatrzy. Pełno napisów na ścianie. Widzi pani? Jakie wielkie serce przebite strzałem. Tak. A tu mniejsze. KL i BL. Kochać będę zawsze, Karol. Albo tam. Będę ci zawsze wierna, Maryna. A ten napis rozłączy nas tylko śmierć. Tylko śmierć. A czy pani wie, że ja przed 20 laty wyryłem tutaj napis? Ho, ho, wcześniej pan zaczął. Zaraz, gdzieś tutaj musi być. O, jest, proszę. Musisz tak łazić? Spokój się, tu nie jest tak strasznie. Piąty raz siedzę i żyję. Ojcze! Czegoś taka przerażona? No, no, spokój się. Nie płacz. Ja też mam ojca i też mnie się wyrzekł. Co mu się dziwić? Uczciwy człowiek, rzemieślnik. Biedny, ale uczciwy. Jaka pani szczęśliwa. Szczęśliwa? Czego? Że się zmarnowałam. Bogactwa mi się zachciał. Nie wystarczał mi suchy chleb. Tak, tak. Czasami żal, że się stracił ojca. Chciałoby się wrócić, ale już za późno. I ciebie się ojciec wyrzekł, co? No nie płacz, nie płacz. I bez ojca można żyć na świecie. Trzeba. No co, jakie masz wiadomości? Siedzi w Krakowie. A wiesz, kto ją wsypał? Jej narzeczony, o którym nic mi nie mówiłeś. Zobaczył na niej kolię i doniósł policji.
Pan inżynier, ksiakry. To syn Górskiego. A starego Górskiego to ja dobrze znam. Byliśmy razem, ale to stare dzieje. Będzie ze 20 lat. A co ona? Co? Siedzi. Do celi nie pójdę, bo wątpię, żeby mnie z powrotem Tak, tak. A wszystko przez tego inżyniera. No, ale ja się z nim jeszcze policzę. A dobrze ci tak, stary. Masz córkę? Daj ją swojemu. Ja na pewno jej do więzienia bym nie wsadził. Ale tobie się zachciało inżyniera. Masz. A ja jestem wspólnikiem pana Holskiego. Bardzo mi przyjemnie. I mnie. Bardzo przyjemnie, że panią poznałem. Bardzo. Naprawdę bardzo przyjemnie. Torens! Przepraszam. Ojczulek dzisiaj nieco zdenerwowany. No jak to zwykle bywa w interesach. Do widzenia. Czekam o 8:00. Tu jest dynamit. Dynamit? Dla mnie nie straszny. Całe moje życie jest jak na wulkanie. Więc zrobię. Czego stoisz? Wyjdź. Rozumiesz? A numer tamtego pokoju? 13. Mi poświęca. Ależ to znowu jestem szczęśliwa, że mi pani pozwala tu przychodzić. Dotychczas nudziłam się śmiertelnie. Nikogo nie znam w miasteczku. I tak ciągle sama jesteś w domu? Tylko ze służbą. A ojciec? Stale zajęty. Mhm. Ciągle w drodze. Ma przedsiębiorstwo drzewne, lasy, tartaki. Mhm.
To ci tak smutno ciągle samej w domu. Dotychczas, póki byłam w internacie na pensji, nie odczuwałam tego. Dopiero niedawno po maturze ojciec mnie tu zostawił. Bo tu jest bardzo dobrze. Ojciec też jest tego zdania. Bardzo sobie upodobał to miasteczko. Przed okiem wybudował tu windę. Ale już wkrótce wyjeżdżam z ojcem za granicę. Jak to? Pani wyjeżdża? Ale cóż my tu bez pani zrobimy? Jestem już niepotrzebna. Pańska matka wróciła do zdrowia. Jeżeli tylko choroba panią może zatrzymać, to gotów jestem się rozchorować. O fe, Jasiu, trzeba to odpukać. Nie mów tego, mój synu, nawet żartem. Jasiu! List dla ciebie z Warszawy. Dziękuję, ojcze. Przepraszam. Czy jakie złe nowiny, Jasiu? Nie, nic ważnego. O, nie trzeba, ojcze, nie trzeba. O, jaka śliczna panna. Któż to taki? Znajoma z Warszawy. A matce nie dasz obejrzeć? Proszę, mamo. Śliczna. Śliczna, trzeba przyznać. Tylko jak te warszawianki dziwacznie się ubierają. Pójrz, moje dziecko, kapelusik na czubku głowy. To teraz w modzie. Ta pani jest bardzo gustownie ubrana. I bardzo... Proszę. Pani majstrze, w tokarni numer 11 trzeba suport poprawić. Robi się, panie inżynierze. Co ty tutaj robisz? Przyjechałam specjalnie z Krakowa. Chciałam zobaczyć, jak pracujesz. I w ogóle nigdy nie byłam jeszcze w fabryce. Pokażę ci zaraz wszystko, oprowadzę, chodź. Ale ja mam coś dla ciebie. Dla mnie? Tak, twój ojciec stał i prosił, żeby ci doręczyć. Przyszedł dzisiaj rano. O, Leona. No, znów piszę na jej rozkaz. Przeczytaj. Ależ Jasiu. Czytaj, przed tobą nie mam żadnych tajemnic. No i co mi radzisz zrobić? Powinieneś iść na dworzec. Nie. Nie pójdę. Boisz się jej? Aż tu znowu, kochanie. Po prostu w przeddzień naszych zaręczyn chcę każdą wolną chwilę być z tobą. A zresztą nie jestem usposobiony do spełniania obowiązków towarzyskich. A jednak idź, Jasiu. Grzeczność tego wymaga. Dobrze, pójdę. Byłam bardzo zła i obrażona, że pan wyjechał bez pożegnania. Jak można mi było zrobić taką przykrość? Musiała nagle wyjechać z Warszawy. Dziś wieczorem powiem panu dużo, dużo przykrych rzeczy. Niestety, dziś wieczorem nie będę mógł państwu służyć. Ależ Janie, nie rób nam zawodu. Specjalnie zostajemy w Krakowie, żeby się tobą nacieszyć. Panie Janku, czy pan chce, żebym po raz drugi się obraziła? A czy te pokoje będą słoneczne? Tak jest. Jest to ten sam apartament, który państwo zajmowali w zeszłym roku. A no proszę, to doskonale, no i dobrze. Proszę państwa, do łaskawi, proszę pana. Proszę pana. Poproszę o pokój. Na pierwszym piętrze. W tej chwili. Numer 15. Dziękuję. Proszę posłać na górę. Ja jeszcze mam coś do załatwienia na mieście. Ja poproszę o pokój. Pan Bonter w domu?
Bonter tu taki nie mierzy. Chciałeś mi zrobić niespodziankę, ale nie udało ci się. Dziękuję ci, papu. Kochany jesteś. Jakie cudne. Popatrz, papu, jak pięknie w słońcu wyglądają. No popatrz. A dlaczego ty nic nie mówisz? To nie dla mnie? Nie. Naturalnie, że dla ciebie. Kupiłem je okazyjnie. Tylko prosiłbym ciebie, dziecko, żebyś tutaj tych pereł nie nosiła i nikomu nie pokazywała. Dlaczego? Bo widzisz, to są bardzo drogie, bardzo kosztowne perły. No a tu jest małe miasteczko, więc to się prędko roznosi. No i złodzieje mogą się dowiedzieć i... Nie bój się, babciu, nikt mi ich nie ukradnie. Będę bardzo ostrożna. Zresztą w tym miasteczku są bardzo uczciwi ludzie. Podobno nie ma ani jednego złodzieja. Ani jednego złodzieja. Babciu, dokąd? Babciu, znowu wyjeżdżasz? Przecież dzisiaj moje zaręczyny. Wrócę, dziecko. Na wieczór, ja tylko na kilka godzin pojadę. Pamiętaj, nie spóźnij się. Będzie cała rodzina Jana, a z mojej rodziny tylko ty jeden. Jeden? Ale najcudniejszy. Babciu. Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Wyobraź sobie. Dzisiejszej nocy okradziono Napierski w hotelu. Przykro mi to przeze mnie. Bo stary, no zrozum, no sam nie dam rady. Musisz mi pomóc. Tak jest. Musisz mi pomóc. Pomożesz? Dobrze, pomogę ci. Wiedziałem, że nie zrobisz mi zawodu. Gdzie się mamy spotkać? Wiesz, gdzie są kamieniolomy? Zapytasz o dozorcę. To mój człowiek. Będę tam na ciebie czekał o 8 w jego domku. Tam dostaniesz ode mnie ostateczne instrukcje. Przyjdziesz? Dobrze, przyjdę. Servus. Pani pozwoli, że się przedstawię. Torres. Holska. Córeczka pana Holskiego. Tak. A ja jestem wspólnikiem pana Holskiego. Bardzo mi przyjemnie. I mnie. Bardzo przyjemnie, że panią poznałem. Bardzo. Naprawdę bardzo przyjemnie. Torres! Przepraszam. Ojczulek dzisiaj nieco zdenerwowany. No jak to zwykle bywa w interesach. Do widzenia.
Czekam. O 8:00. Tu jest dynamit. Dynamit? Dla mnie nie straszny. Całe moje życie jest jak na wulkanie. Więc zrobi... Czego stoisz? Wyjdź. Chciałeś mi zrobić niespodziankę, ale nie udało ci się. Dziękuję ci, babciu. Kochany jesteś. Jakie cudne. Popatrz, babciu, jak pięknie w słońcu wyglądają. No popatrz. A dlaczego ty nic nie mówisz? To nie dla mnie? Nie. Naturalnie, że dla ciebie. Kupiłem je okazyjnie. Tylko prosiłbym ciebie, dziecko, żebyś tutaj tych pereł nie nosiła i nikomu nie pokazywała. Dlaczego? Bo widzisz, to są bardzo drogie, bardzo kosztowne perły. No a tu jest małe miasteczko, więc to się prędko roznosi. No i złodzieje mogą się dowiedzieć i... Nie bój się, babciu, nikt mi ich nie ukradnie. Będę bardzo ostrożna. Zresztą w tym miasteczku są bardzo uczciwi ludzie. Podobno nie ma ani jednego złodzieja. Ani jednego złodzieja. Babciu, dokąd? Babciu, znowu wyjeżdżasz? Przecież dzisiaj moje zaręczyny. Wrócę, dziecko. Na wieczór, ja tylko na kilka godzin pojadę. Pamiętaj, nie spóźnij się. Będzie cała rodzina Jana, a z mojej rodziny tylko ty jeden. Jeden? Ale najcudniejszy. Babciu. Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Wyobraź sobie. Dzisiejszej nocy okradziono Naberski w hotelu. Przykro mi to przeze mnie. Bo dla mnie zatrzymali się w Krakowie. O mój Boże, no i dużo im zabrali? Całą biżuterię. Aj. Co tam? Czy jest pan Torres? Jest. Ostrożnie, ostrożnie z ogniem. Tu jest dynamit. Dynamit? Dla mnie nie straszny. Całe moje życie jest jak na wulkanie. Więc zrobi... Czego stoisz? Wyjdź. Rozumiesz? A
A numer tamtego pokoju? 13. Wiedziałam, że pani rysuje. Muszę się czymś zająć, żeby nie uschnąć z nudów. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Czy można? Ja tylko tak sobie. Ale jak pan mnie tutaj znalazł? Byłem u pani w domu i powiedziano mi, że zastanę panią tutaj. Moja matka bardzo się niepokoi, że pani nie widać. Tak? To bardzo miło. Lubi mnie. To wzajemna sympatia. Tak. Co to ja chciałam powiedzieć? A czy wie pani, że ja w dzieciństwie bardzo często chowałem się do tej groty? A wie pani, jak się ta grota nazywa? Grota zakochanych. Tak. Tu zakochani sobie składają przysięgi miłości. Niech pani popatrzy. Pełno napisów na ścianie. Widzi pani? Jakie wielkie serce przebite strzałem. Tak. A tu mniejsze. KL i BL. Kochać będę zawsze, Karol. Albo tam. Będę ci zawsze wierna, Maria. A ten napis rozłączy nas tylko śmierć. Tylko śmierć. A czy pani wie, że ja przed 20 laty wyryłem tutaj napis? Ho, ho, wcześniej pan zaczął. Zaraz, gdzieś tutaj musi być. O, jest, proszę. Jeszcze zupełnie czytelny. Zazdrość nie brała, że się dorośli tu wpisują, więc ja wyryłem tu swoją przysięgę. I dotrzymał pan przysięgi. Widziałam, że rodziców pan bardzo kocha. Ja zawsze dotrzymuję przysięgi. Muszę się pani poradzić w pewnej sprawie, która mnie dręczy. Słucham pana. Przysięgłem pewnej osobie wieczną miłość. Przysięgłem, bo mnie do tego, jakby to powiedzieć, zmuszono. Taka przysięga nie wiąże. Mnie związała. Przysięgałem. Przysięga uprzedziła miłość, która przyszła później. Najpierw przysięgłem, że będę kochał, a potem dopiero zakochałem się. Panna Amelio, kocham pani.
córeczka dziś czarująco wygląda. Dziś? Cóż to za wyrażenie dziś? Julia jest zawsze czarująca. Jak się pani doktorowa bawi? Dziękuję bardzo. Nie masz pojęcia, Sherry, co tam się dzieje. Mężczyźni twoją córkę po prostu pożerają wzrokiem. O, nie można im się dziwić, kochana prezesowo. Gdybym ja była mężczyzną, tak, tak? I ja też byłam kiedyś taką. Milion dostaje w posagu. Baron zakochany jest po uszy. A tak, w tym milionie. Nie odstępuje jej na krok. No i dziś jest wyjątkowo dla niego łaskawa. I chce podrażnić leszczyca, to i ulubiona rozrywka. Tego młodego to znam. Widziałem go w hotelu. Z bankierówną. Nasz sąsiad, inżynier Leszczyc. A ten stary to Górski. Ten mały. To ojciec jego, stary Leszczyc. Leszczyc? Na pewno Górski. Znam go doskonale. Znam go już kilka lat. Stary, policja u ciebie? Boże. Amelia, gdzie? Dokąd? Chodź, uciekajmy. Córka złodzieja. Straszne. Przecież dziewczyna może być zupełnie niewinna. Pewnie ojciec ukrywał przed nią. Ona o niczym nie wiedziała. Cierpi za winy niepopełnione. Powinieneś jej pomóc, Jaś. Zająć się to prawo. Nie. Nie, mamo. Wszystko skończone. Żyła za kradzione pieniądze. Wszystko, co miała, było kradzione. Jakie to straszne. Joasiu, co będzie? Co będzie, jeżeli Jan mi nie uwierzy? Musisz tak łazić? Spokój się, tu nie jest tak strasznie. Piąty raz siedzę i żyję. Ojcze! Czegoś taka przerażona? No, no, spokój się. Nie płacz. Ja też mam ojca i też mnie się wyrzekł. Co mu się dziwić? Uczciwy człowiek. Rzemieślnik. Biedny, ale uczciwy. Jaka pani szczęśliwa. Szczęśliwa? Czego? Że się zmarnowałam. Bogactwa mi się zachciało. Nie wystarczał mi suchy chleb. Tak, tak. Czasami żal, że się straciła. Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Wyobraź sobie,
Dzisiejszej nocy okradziono Naberski w hotelu. Przykro mi to przeze mnie, bo dla mnie zatrzymali się w Krakowie. O mój Boże, no i dużo im zabrali? Całą biżuterię. Ojej, to przykra historia. No przykra, ale nie mówmy o tym. No, ślicznie wyglądasz. Ale to jeszcze nie wszystko. Co, nie wszystko? A co jeszcze? Odejdź na chwilę. No odejdź. Odejdź tam. Ale i odwróć się. No. I odwrócić. No dobrze. Już? Nie, jeszcze. Już. Popatrz, jakie śliczne perły. Skąd masz te perły? Piękne, prawda? Dostałam od tatusia. To prezent zaręczynowy. Ależ tak, poznaję. To są te same. Są perły Julii. Julii? A my perły pochodzą z kradzieży. Nie, to niemożliwe. Najwidoczniej jubiler jest jednocześnie paserem i oszukał twego ojca. Kiedy ojciec wraca? Wieczorem, na nasze... Nie, oddaję natychmiast. Wyjechała. No to złóż się w komisariacie. Ależ uspokój się, kochanie. Do wieczora możemy zaczekać. Nie. Ani chwili u siebie trzymać kradzio. Proszę cię, odnieś się do komisariatu. Ależ, amen. Proszę cię, zrób to. No. I to wszystko? Tak, wszystko. To jest, był jeszcze naszyjnik. Ale moja córka zauważyła go i sądząc, że to upominek dla niej, wzięła go sobie. No, nie mogłem się cofnąć. Ale twoją część ja wypłacę zaraz w gotówce, bądź spokojny. Zaraz ci... A wiesz? Zaraz ci... Bardzo mi się twoja córka podoba. Bardzo ładna dziewczyna. Tak stary powiedział na to... Nie, to później się obliczymy. Co byś ty tak na to powiedział, gdybym tak zechciał ożenić się z twoją córką? Co? Tak chciało przeznaczenie. I wyobraź sobie, moja droga, w gorączce ich połączyła. I okazuje się, że moja choroba na dobre im wyszła. Aś, nie mów już o chorobie, bo nie mogę tego słuchać. Nie bój się, mój drogi, drugi raz Jasio ma narzeczoną, już mu druga nie potrzeba. Pan będzie się gniewał? Antoniowo, słucham panienki. Jak Antoniowa myśli? Czy przysięga dana na niby jest ważna? Przysięga? Każda przysięga jest ważna. Ale taka dana tylko po to, żeby chorą uspokoić. Bredziła w gorączce i prosiła, żeby przysiągł. Jak przysięga, to przysięga. Jak to przysiąg, musi dotrzymać. No. Dobranoc, panienko. Dobranoc. Ja bym dotrzymała. Julio, spóźnimy się. Za 5 minut będę gotowa. Czekamy. No? Jeszcze tylko 5 minut. Ale Szczyc jakoś ostatnio nie pokazuje się. Wycofał się. Widocznie zrozumiał, że ma niewielkie szanse. Nie przesądzajmy szans, drogi baronie. Kobieta jest zagadką. No tak, ale są mężczyźni, którzy potrafią taką zagadkę rozwiązać. Leonku! No, nareszcie idziemy. Nareszcie jesteś gotowa. Tak, a czy Jan będzie w operze? Nie będzie. Skąd ta pewność? Jan wyjechał. Wyjechał? Schronił się pod rodzicielskie skrzydła. Nie rozumiem. Po prostu uciekł. Tak robią tylko tchórze. Jestem oburzony. Wyjechał. Bardzo głupie z jego strony. Bardzo głupie. I w ogóle.
ogóle, żeby wyjechać pożegnalnej wizyty, no wiesz. To jest oburzające. Brak wychowania. Brak taktu. Proszę. Panno Julio, czekam. Na kogo? Na panią. Niepotrzebnie pan traci czas. Nie idę do opery. Co to znaczy? Zagadka. Niech ją pan rozwiąże. Nie może pan. Dopomogę panu. Znalazł się ktoś, kto wreszcie zbił królewnę. Nadużyłam twojej dobroci. Za dużo czasu mi poświęcasz. Ależ to znowu jestem szczęśliwa, że mi pani pozwala tu przychodzić. Dotychczas nudziłam się śmiertelnie. Nikogo nie znam w miasteczku. I tak ciągle sama jesteś w domu? Tylko ze służbą. A ojciec? Stale zajęty. Chciałeś mi zrobić niespodziankę, ale nie udało ci się. Dziękuję ci, papu. Kochany jesteś. Jakie cudne. Popatrz, papu, jak pięknie w słońcu wyglądają. No popatrz. A dlaczego ty nic nie mówisz? To nie dla mnie? Nie. Naturalnie, że dla ciebie. Kupiłem je okazyjnie. Tylko prosiłbym ciebie, dziecko, żebyś tutaj tych pereł nie nosiła i nikomu nie pokazywała. Dlaczego? Bo widzisz, to są bardzo drogie, bardzo kosztowne perły. No a tu jest małe miasteczko, więc to się prędko roznosi. No i złodzieje mogą się dowiedzieć i... Nie bój się, babciu, nikt mi ich nie ukradnie. Będę bardzo ostrożna. Zresztą w tym miasteczku są bardzo uczciwi ludzie. Podobno nie ma ani jednego złodzieja. Ani jednego złodzieja. Babciu, dokąd? Babciu, znowu wyjeżdżasz? Przecież dzisiaj moje zaręczyny. Wrócę, dziecko. Na wieczór, ja tylko na kilka godzin pojadę. Pamiętaj, nie spóźnij się. Będzie cała rodzina Jana, a z mojej rodziny tylko ty jeden. Jeden? Ale najcudniejszy. Babciu. Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego jesteś taki zdenerwowany? Obraź sobie. Dzisiejszej nocy okradziono Naberski w hotelu. Przykro mi to przeze mnie, bo dla mnie zatrzymali się w Krakowie. O mój Boże, no i dużo im zabrali? Całą. Mam dać satysfakcję. Mój ojciec nie siedział w więzieniu, lecz na senatorskim krześle. Jakiś plec śmiał utrzymywać, że nazwisko, które nosimy, nie jest naszym nazwiskiem. Że nie przyznajemy się do niego, gdyż figurowało w aktach kryminalnych. Oburzająca potwarz. To nie jest potwarz, Jasiu. Ten człowiek powiedział prawdę. Prawdę? Tak. Właściwe nasze nazwisko jest Górski. Pod tym nazwiskiem 22 lata temu odbyłem karę więzienia we Lwowie. Za co?
Za kradzież pieniędzy bankowych. Za przywłaszczenie. Ty? Za kradzież? Nie. To niemożliwe. Nie wierzę. Dziękuję ci, że wierzysz w moją uczciwość. Cierpiałem nie za swoje winy. Miałem przyjaciela. Przegrał w karty 20 tysięcy. Pieniądze firmy, w której pracował. Oblagał mnie, żebym go ratował. Żebym mu tę sumę pożyczył. Ja takiej kwoty nie miałem. Więc namówił mnie, żebym wziął pieniądze z kasy banku, w którym pracowałem. Zapewniał, że teść jego nazajutrz pieniądze zwróci. Byłem łatwowierny, niedoświadczony. Uwierzyłem mu. Nie zwrócił mi. Uciekł za granicę. A ja w banku nie miałem żadnego tłumaczenia, żadnych dowodów, że padłem ofiarą łatwowierności. Pieniądze z kasy zginęły, a ja zwrócić ich nie mogłem. Poszedłem pod sąd. Potem przeniosłem się na prowincję. Użyłem naszego przydomku rodowego Leszczyc. Nie chciałem, ażebyś nosił nazwisko, na którym ciążyła hańba. Jasiu. Czy wierzysz w moją uczciwość? Wierzysz, że byłem niewinny? Wierzę, ojcze. Uwaga! Raz! Tak, tak. Lepiej, że tu nie przyszedł. Niech mu pan powie, że bardzo go kocha. Że ta wiadomość wróciła mi chęć do życia, że... Jedzenie skończone. Niech mu pan powie, że żyje tylko jego miłością. Zrobiłem dla niej wszystko, co mogłem. Zwróciłem się do adwokata. Okazało się, że ma już obrońców. No, a ja sam. Kochasz ją przecież. Nie mogę. Nie wolno mi o niej myśleć. No zrozum. Mam rodziców staruszków, których jedynym majątkiem jest dobre nazwisko. A zresztą nie mówmy już o tym. Nie mogę o tym myśleć. Przepraszam. To za miła niespodzianka. Dobry wieczór, pani. Na urlop do Warszawy? Po prostu wyniosłem się z Krakowa. Stęskniłem się za Warszawą. Czy pan się stęsknił tylko za Warszawą? Mogę panią prosić do tańca. Niestety, panie baronie, ten taniec obiecałam już panu Jankowi. Jeszcze w Krakowie. Prawda, panie Janku? No i cóż, panie baronie, zagadka jednak nie jest rozwiązana. Koniak! Podziękować, panie Janku. Za co? No słyszałam, że to panu zawdzięczam odzyskanie moich pereł. Słyszałam... Co pani słyszała? No, że pan wykrył jakąś bandę. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie, że pan był bohaterem, który stanął w mojej obronie.
masz wiadomości? Siedzi w Krakowie. A wiesz, kto ją wsypał? Jej narzeczony, o którym nic mi nie mówiłeś. Zobaczył na niej kolię i doniósł policji. Pan inżynier, psia krew. To syn Górskiego. A starego Górskiego to ja dobrze znam. Byliśmy razem, ale to stare dzieje. Będzie ze 20 lat. A co ona? Co? Siedzi. No, do celi nie pójdę, bo wątpię, żeby mnie z powrotem Tak, tak. A wszystko przez tego inżyniera. No, ale ja się z nim jeszcze policzę. A dobrze ci tak, stary. Masz córkę? Daj ją swojemu. Ja na pewno jej do więzienia bym nie wsadził. Ale tobie się zachciało inżyniera. Masz. No uspokój się, stary, uspokój. Wszystko będzie dobrze. Amelia wyjdzie z więzienia, to ja i tak się z nią ożenię. Dziewczyna jest w moim typie. Bardzo mi się podoba. Wyjedziemy za granicę, będziemy żyć po królewsku. No przecież forsy masz jak lody, co? Pójdę jutro do niej. Co? Do więzienia będzie się pchał? Pójdę jutro do niej. Muszę ją zobaczyć. Ale ty... Bzdury gadasz! Czyś możesz jej tylko zaszkodzić? Kreska, przyszedł ktoś na widzenie. Janek? Nie wiem, jakiś starszy mężczyzna. No. Gdzie? Za mną. Nie znam pana. Ja przyszedłem właśnie... Jaki pan ma podobny głos